Cześć, witajcie! Ja jestem Gringroove, a to kolejny odcinek serii weekendowej z Shadow of Mordor. Tym razem na tej mapie pozostało nam tylko zrobienie tej misji. Nie pamiętam, czy to jest jedna, czy dwie misje. W każdym razie mam zamiar w tym odcinku skończyć jakby tą mapę, ten etap, bo po skończeniu tego etapu zacznie się kolejny na skrawku innym skrawku ziemi. To jest inna część Mordoru, czy to jest kraina obok Mordoru. W każdym razie teraz się przymknę. To jest chyba jego dziołcha. Talionie! No ona niezbyt lubi Taliona. Troszkę się jej nie dziwię. No ale okej. The orcs are building a monument to honor Sauron. We have enough blasting powder to destroy it. Fine. I'll take it and I'll finish this. Not without me. No. What's your only concern with saving your wife? Będą fajty teraz jakieś ostre pewnie. Dobra. Generalnie jeśli słyszycie coś takiego, to moje stare krzesło lubi czasem poskrzypieć. Taka nastolatka na sucho. Także sorry. Nie lubię takich misji, bo on będzie szedł powoli jak taka ciosa, nie? Czekajcie. Zanim tam będzie jeszcze. No pewnie, pacan Albert zamiast wcisnąć escape, wcisnął klawisz, który mu jakby nagrywanie wyłącza. W każdym razie, zauważyłem, że mam dostępne dwa punkty umiejętności. Możemy te rozdać w roztańczona klinga, zmniejsz próg serii ciosów z 8 do 5, żeby mieć egzekucję, tak? Bla, bla, bla. Z pewnością to jest dobre. Potem mamy co? Możliwość otrzymania jednego ciosu bez przerwania serii ciosu. Nie zależy mi na tych seriach, na tych całych punktach. Pogróżka. Przysłuchaj kapitanie, wyślij mu pogróżkę. Pogróżka gwarantuje mityczną runę po zabiciu wodza. Ja już mam chyba komplet mitycznych. Upiorny wybuch. Ulepsza upiorne porażenie. Tak, aby trafiło wrogów przede mną. Kurczę, nie wiem. Upiorny wybuch nam chyba tylko zostaje. A stop! Halo! Chyba mam jeszcze jeden punkt. No właśnie, jestem pacanem. Mam jeszcze jeden punkt. To w takim razie ten punkt mogę dać do... No rzut sztyletem mi nie robi. No bo po co mi on? Lekko zrani, odrzuci przeciwnika. To jest tam... Ulepsza atak z biegu, aby biec następny kontrol, aby uszkadzał drewniane tarcze. Damy. Damy wytrwałość, bo to ma sens dla mnie. Atrybuty, tu tego nie możemy jeszcze rozdać, bo nie mamy tyle punktów. Natomiast możemy zwiększyć maksymalny zasób skupienia lub ilość strzał, więc tu się troszeczkę wstrzymamy z tym, bo jak już mówiłem, chcę mieć tego troszkę więcej. Bo skupienie u mnie długo trwa, zobaczcie. No. Nawet, o, dopiero teraz się troszkę ruszyło. A jak strzelam, ono z jakiejś tam runy się delikatnie odnawia, więc teoretycznie jestem w stanie strzelać bez większej przerwy. Czy ja tu słyszę gule? Chyba tak. Chyba słyszę gula jednego. Ojej, jak cię nie zabiłem? Jakim prawem mnie zdechłeś? Ej, mogę ci bić? The ghouls have turned on the Uruks. Nature się rusza. Halo, czy ja myszką tak ruszam? Chyba gule są pod ziemią. W ogóle za dużo gadam. Dobra, idziemy. Może masz coś. O, o, teraz szybciej chodzi. Nie będę wypuszczał Karagora, bo nie chcę generalnie. Zdechniesz. Tam jest chyba jeden tylko, tak? Przy ołdzisku. Czemu nie strzelasz? Halo, no przecież puściłem lewy przycisk myszy. Ta gra mi czasami zaskakuje. Dobra. Aha, pajacem tego nie widziałem. Generalnie tam jest jeszcze jeden gdzieś. Halo, gdzie ty coś widzisz?
Dobra, i ostatni jest na minimapie koło Karagora. Więc z ciebie sobie troszeczkę posiemy kapa, żeby mieć strzały. I teraz dycham. Pięknie. O to mi chodziło. No dobrze. To jest ten wóz z Grogiem, tak? No dobra, ale mam iść za tobą. Dlaczego? Po co krzyczysz, droga wolna? Aha! Uwaga! Jak już mówiłem, zawsze z ranami palce lubią strzelać. I teraz z zadaniem tych ludziów całych będzie przepchać to dziadostwo, ten wóz jak najbliżej pomnika. Pomnik? Gdzie jest? Jest pomnik. Nie ma pomnika. Halo, stop, czekajcie. Nie wiem. A czy może więcej wozów trzeba? Bo już nie pamiętam, jak tam było. Dobra, chodź szybciej, Hirogonie. To chyba będzie gdzieś tam. Jak widzę jakieś palące się ognisko, to wiem, że coś się dzieje. Czemu idziesz prawą stroną kamienia? Coś się kryje w mroku, bo nie jakiś... Ojej. Gul. Na pewno bardzo mi się chce walczyć z gulami, to w szczególności. Dobra. Poklikamy trochę. No, jak jest taką łajzą, że odnosi obrażenia, to co mnie to interesuje? Niech ziółka pozbiera. Ja też zbierałem zioła, jak miałem mało HP i co? Burak XD. Dobra. To jest kolejny wóz z Grogiem. Dobra, wiem, jak się nawet chyba tych pozbędziemy. No dokładnie, właśnie tak. Super. O to chodziło. Ci uruchomy są naprawdę... Ej, czy ty jesteś gulem? Dobra, mamy to. Ci też się z gulami biją, to spoko. Gul mojego gula jest moim gulem. Czy jakoś tak to szło? Nie pamiętam. Dobrze, i zostało jeszcze... Aha. Boom! A gdzie ma pan główkę? Wyleczyłem pana, bo już pana głowa nie będzie bolała. XD. Głowa nie boli, bo nie ma głowy. Ojej, co to zrobi? Kurde, Talion, ty jesteś jednak ułomny, nie? Nie zrobię tu jakiegoś parkouru, takiego hop na górę, nie? No pewnie, że nie. Jezus, jaki jest... Jezus Maria! Człowieku. Czy w sumie nie wiadomo, kim to jest jeszcze człowiekiem, czy jakimś duchem, ale dobra. Hop. I z niego sobie bardzo to postrzył. Boom. I boom. Dobrze, mamy to. Teraz. Mam iść za Hiroshimą. Hirogomem. No, będę Hirogonem. Od początku wiedziałem, że to jest Hirogon. Tak tylko się... ja je robiłem. Serio. To jest Grog w tym, tutaj? W tym wózku? Chyba nie. A może chyba tak. Idziesz, pajacu? Mógłbyś jednak ruszyć tą rudą... rudy tyłek. Nawet się uśmiechnąłem. Nie powiem, że nie. Dobra, może przyspieszysz trochę. Albo nie, po co, nie? No, Jezus Maria. Chodźżeś. Człowieku, ja tu robię milion kilometrów, a ty co? Oho, gule słyszę. Ranger, stay close. Aha, okej. Okay. Jestem w pewnym mnie. Gule zajadowają coś tam. No to niech biorą. Niech przejadą sobie. Dokąd my w zasadzie jedziemy z tym wózkiem, co ja śmieszne. A w ogóle oni dziś jadą za nami? Nie, ja ich nie widzę. Czyli moim zadaniem nie jest pilnowanie wózka. Wiesz. Moim zadaniem nie jest coverowanie wózka, tylko po prostu przejście dalej. No, no dobra. Czyli to chyba nie jest aż takie trudne. Aha, no super, no.
Dziwnie, myślałem, że ta... Myślałem, że ta misja będzie troszkę inna, ale no dobrze. W ogóle przyszły z Wiedźmina i teraz walczą z nim. Co jest? Przeżyjesz tam, chłopie? Dobra. Boom. Boom. Ale on jest wise, on ten w ogóle go robią. I męczuszki. XD. No dobrze, pokonaj. Komunist wise, patrzą. A może tak nie jest? Może weź ziółka, się podleczysz. A pap ci przyniosę może. Tak myślałem. Gdzie jest ten pieprzony pomnik? Aha, moi ludzie będą bronić wozu. Oczyść okolice. A z czego? Nikogo nie ma. Aha, może... Uważaj na... Aha, ponów. Tylko kuźwa, nie od nowa, tylko od tego checkpointa. Bo mnie szlak trafi, jak będę musiał... Kurde, iść z tym Hiroshimą całym. Hirogonem. Przez kuźwa całą mapę znowu. O Jezu. Jasny cię, piorun. Stop, gdzie ja jestem? O Jezu. No dobra, no. Nie jest aż tak daleko. To będziemy tylko przechodzili obok, to jest 3 minuty są. Dobra, więc dobra. Niech będzie tak, że nie będę ciął nagrania. Nie będę teł. Szapa. Będę lewą stroną, tak jak ostatnio. Tylko że teraz już wiem, gdzie to będzie troszkę szybciej. Może jednak za szybko. No chodź tu. Jakim ty jesteś rudym śmieciem, nie? Nie lubię oskryptowanych misji. Oskryptowana misja wygląda mniej więcej tak. Trzymaj się dwa kroki od debila i nie daj, nie wiem, mu się zabić. Nie widzę innego wyjaśnienia. Kurde. Dobra, możesz szybciej? Możesz, a jak tak pójdę? Nie. To musisz też koniecznie iść tak. Dobrze. Ej, ole bym ci buta sprzedał te. Dobra, chodź Hiroshima. No jaki ty jesteś ułomny. Człowieku, działasz mi tak na nerwy, że ja pierdzielę. Ja nie wiem, jak można być tak głupim. Dobra, będzie tu milion góry, nie? O Jezu, też zdechniesz pewnie. Dobra. Hit. Jak się robiło upiór nieraz, nie? No nie, z całą pewnością nie tak. No ale dobrze. Dobra, wezmę sobie strzały. Zawsze lubię mieć komplet strzał, mimo wszystko. Nie są na dole jeszcze. Dobra. A, czyli możemy ich olać śmiało, no dobra. Dobra. Mogłem, ale nie musiałem. Dobra, i teraz mam się trzymać blisko niego, tak? Oczyść okolice. Ja myślałem, że oczyść okolice to wejdź na dół i wszystkich pozabijaj, ale widocznie to nie tak. Nie tak miało być. Co oni rozumieją? Rozumią. Rozumieją. Kuźwa, ta gra jest duża. Bo nie rozumiem. Oczyść okolice. Co ja mam zrobić? No, nie wiem. Wszystko? Może być nie tak? Ja się patrzę też w ogóle. Dobra, to będzie pewnie miliard guli, nie? Albo grał, albo Karagor się uwolni, nie? Ekran mi się trochę zaczął, tak myślałem, gula. Ale... A, szkoda szczępić. O Jezus, Karagor! Dobra, mamy go.
ty jeszcze tutaj was dwóch. Sobie zrobię tak, sobie wyssam strzały. Dobra. Leć mi się pali! No dobra. What now? Ach, tu jest ten pomnik. No tak, to ma sens. Teraz już rozumiem. Ale to nie zmienia faktu, że ta misja jest głupia. Ale mi zimno w plecki, ojejku. Chyba muszę szpiesa rozpalić. XD. That monument will soon fall. Chyba ty. XD. Dobra, nie, za dużo by XD. There, Ranger. Our success depends on your ability to clear the outpost of Uruk. Only then can my men get into position to destroy the monument. Hit. Zlikwiduj tylu wartowników. O, no ludzie. Ta misja jest nie do przejścia XD. Dobra, mamy tutaj. Mamy strzały. Ty też dostałeś strzały właśnie. I ty. I tu zrobimy takie myki właśnie jeszcze. Dobra, hyc. Ile zostało nam uruków? Aha, dużo nadal. No dobra, czyli nadal jest niefajnie, ale to nie zmienia faktu, że i tak już kawał dobrej roboty Joszych zrobił. Dobra, przejdziemy sobie. No to teraz będziecie ginąć sobie, bo jesteście wise'ami. Skąd ty strzelasz? Aha, skąd? No dobra. Okej, okay, może tak być. Niech się dostanę. Ja gdzie widziałem strzały jakieś? Aha, stoję na strzałach, nie? Ale no dobra, szukam ich jak taki kretyn. 5 zostało się, ale teraz te karagory mogą się zwrócić przeciwko mnie. Więc nie. Nie chcę już więcej karagorów wypuszczać, wkurzać. W sumie nie chcę mieć nic wspólnego z karagorami. Aha. O Jezus, wy nie jesteście wartownikami, wy jesteście... O mój Boże. Ale jestem wylewem. Ja mam jeszcze strzał. To jest przedostatnia. O Boże, teraz jest ostatnia strzała. Ups. Aha, dobra. Dobra, czyli da się jednak jakoś tak pokonać. Pokażcie mi strzały, gdzie mogą być. Tu są jakieś strzały na dole. No dobra, niekoniecznie sobie to tak wyobrażałem. Bo nie chce mi się... Co ja znowu odwaliłem? Aha, zginęli, okej. Może ja strzału nie mam, nie? Super, sam se broń. Czym? W ten sposób może coś ogarnę. Aha, dobra, tu widzę skupisko wielu strzał. Ale karagory są ciężko wojsk, które są w stronie. No ale okej. Aha, okej. Dobra, mam to. Okej, a gdzie jest wóz? Aha, z tyłu. Dobra, trzeba jakoś się pozbyć ładnie. Aha, upiorny rozbłysk, ten napis wyskakuje sam. Okej. Kombo. Aha. Wyeliminuj strzelców szybko. Jeden. Tego nie sięgnie, tego też nie sięgnie. Cholera. Cholera. Jeden, kolejny. Dobra. Strzelcy leżą. Hajbuza za nim wybuchnie. Hajbuza za nim wybuchnie, oni cię nie widzą.
na nim naprawdę nie widzę. Czy widzę, ale olali, nie? Strzelcy. Szybko, 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 szybko. Hits. Dobra. Mamy komplet strzał. Hajdali, ale leciłem. Jeszcze niewiele. Teraz są takie emocje, że ja pierdzielę. Na sesji się tak nie stresowałem. XD. Połowa już za mną drogi. To już 3/4. Te deski są całe czerwone. Się nie oparzysz. Nie oparzysz. Brudzie. O. Oj, oj, oj. Wybuchnęło trochę. No fajnie. Inaczej zapamiętałem tę misję, jak grałem sobie sam kiedyś. Przypieczętowałeś ich los. Moje ludzie myślą, że tylko zaklęli swoją wolność. Czy to, co powiedziałeś? Mężczyźni potrzebują nadziei. Tylko daj im, co oni prosili. Wtedy twoi mężczyźni potrzebują swojego lidera. Ale w ogóle ten Rudy przypomina mi z Gry o Tron, tego dzikiego, który tam... Taki dziki, bardzo fajny. Nie wiem, jak on tam się nazywa. Zapomniałem. Dobra, mamy to zrobione. Bandety nie chcę. Co to jest? Halo, stop. No to mam gdzieś. No tam Black Arrow, niech zginął nawet. Czekajcie, ja jestem teraz tutaj, dobrze. Aha, dobra, czyli to jest ostatnia misja. Dobrze, zrobimy to. Spoko. Myślę, że... całkiem spoko, bo... A nie, w sumie już nagrywam 20 minut. Nie. Ale mam takie, taki flow, że nagram już na jutro. Bo... no nie chce się mi za tydzień... Inaczej, nie chce mi się tego nagrywać jutro, skoro dzisiaj już ładnie... jak to powiedzieć, jestem w temacie, jestem w tym całym klimacie, temacie i tak dalej. Więc teraz się z wami pożegnam. Serdecznie chciałbym podziękować za uwagę. No nie oszukując was, już za sekundę zabiorę się za nagrywanie kolejnego odcinka jutrzejszego, niedzielnego. No, a teraz jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Hej!